Siemanko, witam wszystkich serdecznie na kolejnym odcinku z serii Otwieramy karty Pokémon. Dzisiaj przygotowałem dla Was pojedynek. Pojedynek będzie pomiędzy Sword and Shield, czyli Crane, a boosterami z Shining Fates. Tutaj mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć puszek, czyli 10 boosterów, czyli weźmiemy sobie też 10 boosterów z Chilling Crane. Tutaj mamy 6, 7, 8, 9, 10. Ok. No i muszę pootwierać puszki. Więc tutaj pewnie trochę to sobie przyspieszymy. Dobra, ok, puszki mamy odfoliowane. Teraz sobie powyciągamy. W każdej takiej puszce będzie żeton. Taka karta, bo akurat wszystkie to są zaród. No i dwa boosterki. Już sobie je tu powyciągamy. Kolejno. I kolejne dwa boosterki. Dobra, ostatnia puszka. To na bok. Dwa boosterki i cyk. Dobra. Mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć boosterków. Dobra, zaczniemy od Chilling Crane. Kodzik dla Was. Tutaj polujemy oczywiście na Shiny Snorlaxa. Ghastly, Blitzel, Snover, Sneasel, Swirlix, Sfill i pierwsza karta Tornadus V. Nie najgorzej, jak na pierwszy pól. Przynajmniej jakieś V. No i tu sobie będziemy gdzieś to z tyłu odkładać. Tutaj może rewersy. No i karty zwykłe gdzieś na bok. Teraz zobaczmy Shining Fates. Kodzik. I zobaczmy, co mamy z Shining Fates. Tropius, Rotom, Cramorant, Shinx, Horsey, Yanma, Morpeko, Koffing, na rewersie Tłaki i pierwsza karta Shining Fates Volcanion. Więc na razie tutaj na prowadzeniu Chilling Crane. Kodzik. Sileo, Doktor, Hunter, Klopobus, Heracross, Marip, Larvesta, Delibird, Soulsback na rewersie i Inteleon Holo. No to o dziwo. Chilling Crane na razie naprawdę wygrywa. Teraz bierzemy Shining Fates. No, jak wiecie, jak przeglądaliście poprzednie odcinki, to wiecie, że właśnie z czegoś takiego, z takiej puszki trafiłem Charizarda. Fajnie by było trafić jeszcze jednego, ale to zobaczymy. Tłaki, Gossifleur, Snom, Trapinch, Nikit, Weasel, Rusted Shield, Reverse i Dreadnought, zwykła rerka. No jak ten pojedynek wygra Chilling Crane, to ja Wam szczerze powiem, że się zdziwię. Clara,
Fluffy, Avery, Galarian Farfetch'd, Weedle, Golett, Diglett, Skorbany, Quillish Reverse i zwykły Weezing. Tutaj mamy Chilling Rain. No coś fajnego chciałbym trafić z Shining Fates, ale stylane karty na rogu. Rusted Shield, Eldegoss, Tropius, Yanma, Morpeko, Koffing, Gossiflor, Cacnea, Luxio, Reverse i Frostmoth. Pierwsze Holo Rare. Pierwsze Holo Rare z Shining Fates. Teraz jedziemy z Chillingiem. Proszę bardzo, kodzik. No. Jak wszyscy wiecie, ja liczę na złotego Snorlaxa już od jakiegoś czasu. Lapras, Bounsweet, Tłaki, Reverse i Galarian Seafetched. No, na razie jakoś bez dobrego dropu chyba. Dobra, kamera poprawiona. Znaczy nie kamera, tylko lampa. Kodzik. Cramorant. Rusted Shield, Eldegoss, Nikit, Horsey, Snom, Morpeko, Cacnea, Reshiram. Boss Orders ostatni, ale mamy Reshirama. To jest z tym artem takim holo wychodzącym poza kartę. Naprawdę bardzo fajny pull. Nie wiem jak cenowo ta karta wygląda, będę musiał sprawdzić. No ale taki pierwszy fajniejszy Shining Fates. Tego Reshirama jeszcze nie miałem. Dobra, jedziemy z Chilling Rain, Clara, Sileo, Fog Crystal, Sobel, Larvesta, Castform, Rainiform, Galarian Farfetch'd, Weedle, Ghastly na Reversie. O, i mamy tutaj jakieś coś. Galarian Slowkinga V. Galarian Slowking V, czyli drugie V w chillingu. Tutaj karty na bok. Dobra, w lampę przestawiłem. I teraz chyba Shining Fates, tak. Kodzik. Dartrix, Rusted Shield, Bolgai, Kufant, Gruki, Buizel, Yanma, Trapinch, Gossiflor, Reverse i zwykła selepka. Kodzik. No, ja tutaj obstawiałem, że Shining Fates zmiecie z powierzchni ziemi. Chilling Rain, ale jak widzicie, Chilling Rain twardo się trzyma. Rockruff, Inkay, oj, tutaj była Larvesta, Stary Cmentarz, Reverse i zwykły Golark. Karty odkładam dzisiaj, żeby się nie pomieszały. Sprawdzamy Shining Fates. Morpeko. Fajny jest ten art z tym Morpeko. Zobaczcie.
Kodzik, znowu pokazałem kolor. Rusted Sword, Luxio, Tłaki, Morpeko, Kaknea, Czutul, Spinarak, Kufancik, Rusted Sword na rewersie i mamy Krobata VMAX. No to teraz ciężko powiedzieć, czy Krobat VMAX fajniejszy, czy 2V. No, Shining Fates chyba wyszedł na prowadzenie przez tego Reshirama też. Nie wiem, co myślicie. Oj, to było Shining Fates. Więc tutaj na bok. Ale nie było takiej jeszcze fajnej karty Shiny żadnej. Kot. I cyk, teraz snorka pulamy i pozamiatane. Kakuna, Caitlyn, Galarian Chestplate, Klopobus, Golett, Ledyba, Castform, Castform, Seabolt na rewersie i zwykły Weezing. Dobra, tutaj coś już musi być kozackiego, co? Też tak pewnie uważacie. No, minus niektórych tych boosterów z puszek jest taki, że one są tam upychane jednak. Trochę hardkorowo. Morpeko, Kaknea, Toxicity V. I tutaj mamy Shiny. Tak się prezentuje. Leci w koszulkę i Shining Fates rzutem na taśmę chyba wychodzi na prowadzonko. Karty dzisiaj odkładam co chwilę, bo nie chcę, żeby się pomieszały, bo potem strasznie długo trzeba sortować te karty. Więc wolę to robić na bieżąco. Też Wam polecam robić takie rzeczy na bieżąco, bo potem nie musicie przy tym siedzieć. Withering Gloves, Justified Gloves, Kirillia, Porygon, Ledyba, Ghastly, Rockruff, Inkay, Tapu Fini, Reverse i Gardevoir. Holo. No nie wiem, na razie nic jakoś mnie nie porwało. Patrzcie, chodzi mi o to, że widzicie tutaj te rogi kart nie wyglądają zjawiskowo. Przez to, że te boostery są upchane jednak trochę hardkorowo w te puszki. Nie podoba mi się to bardzo. Gym Trainer, Team Yeltawel, Luxio, Snom, Eevee, Morpeko, Chutu, Grookey, Grookey, Reverse i Volcanion zwykły. To mamy Grookey, Grookey. Kodzik. Krabom Enable, Fire Resistant Glove, Ponia, Galarian Slowpoke, Snover, Venipede, Snorant, Aron. Patrzcie. Tam jest jakaś karta. Ja to widzę, ale... Taki Aron chyba fajny, co? To jest miss jakiś wycinka spora. Tego Arona sobie odłożymy tutaj na razie. Kacleon. No i mamy Celebi VMAX. Kacleon Reverse. I Celebi VMAX leci w koszulkę. Takie mi sprinty mogą być więcej warte. Przynajmniej tak mi się wydaje. Jest to zawsze jakaś unikatowa karta. Mimo że z błędem. Będę się musiał zorientować w temacie, ale na razie Aronik, krzywo wycięty opór. Aż tutaj u góry jest ten napis. Game Freak. No, Aronik,
Krzywiej się nie dało chyba już Arunika wyciąć. Dobra, lecimy z Shiningiem. Kod dla was. Dartrix, Rotom, Rusted Sword, Shinx, Grookey, Trapinch, Yanma, Koffing, Luxray, Reverse i Professor Research. Niestety. No i ostatni pak. Czyli Crain. Kod dla was. No, szczerze wam powiem, że na tą chwilę to ja nie wiem, kto wygrywa. Rabut, Porygon 2, Lucky Energy, Heracross, Porygon 1, zwykły, Galarian Farfetch'd, Delibird, Koffing, Dactrio Reverse. Z tego się w sumie cieszę, bo Dactrio i Rillaboom. Dactrio Reverse chyba z tego co pamiętam nie mam, bo zbieram całą kolekcję Reversów i innych kart, czy Link Rain i chyba Dactrio nie mam. Dobra, ostatnia szansa wyjść jako znacząco na prowadzenie dla Shining Heights. I chyba już wiemy, że nic z tego nie będzie. Rusted Sword, Bolgaj, Twaki, Buizel, Koffing, Shinx, Grookey, Trapinch, Celebi. O, jest szansa. Cyk, cyk, cyk. Cinderace VMAX. No dobra. Zobaczmy. Co się trafiło z Shining? To jest Reverse. Mamy. Odłożę tylko tutaj te Reversy. Ojej. No dobra, to też i to też. Mamy Shiny Toxtree City V, Reshirama z tym obrazkiem wyskakującym i dwa VMAXy. A tutaj na kubki tak jakby o wiele więcej kart też odłożyłem, z tego co widzę. Mamy V. Tego Arona krzywo wyciętego, Celebi VMAX i Tornadusa V. No dobra, Shining Fates wygrało według mnie. Lepsze karty, pewnie jeżeli chodzi o cenę, też na wyższe. Więc ten pojedynek wygrywa Shining Fates. Zostawcie komentarz, łapkę, suba i widzimy się w kolejnych odcinkach. Dzięki, cześć.